No i jesteśmy już na Road to Glory, gdzie wbiłem Silver 1 wynikiem bodajże 12 do 1, dokładnie. Już niestety nie miałem siły, żeby dalej dogrywać przez to, że te serwery były przez tyle czasu właściwie nieczynne, więc żeby zagrać ligę genową na dwóch konsolach 60 spotkań, to naprawdę trzeba mieć kondycję i też po prostu czas, a tego czasu w ten majówkowy weekend nie było aż na tyle dużo właśnie, żeby ukończyć obie ligi weekendowe. Także tutaj mamy Silver 1 i kto wie, może jakiś fajny player pick zawodnika, który wylądowałby w podstawowym składzie. Przekonajmy się, zobaczmy. Jeden z trzech piłkarzy Mistrzostw Wschód i to może być dowolny zawodnik, więc kto wie, może to będzie... Och, no niestety, wezmę Dmitrowicza, natomiast to jest bramkarz z Ligi Hiszpańskiej. Okej, no niezły wzrost, ale nic, na nic mi się tak naprawdę nie przyda, także bierzemy tego Dmitrowicza, robimy openingi za Food Champions, więc otwieramy, tak? To już jest i tak ta końcowa faza gry, więc po prostu nacieszmy się tym openingiem. Mamy ekrany z Hiszpanii i to będzie Suso, nie, to będzie Lucas Vázquez z Realu. No w porządku, szkoda, że nie walkout, ale też najgorzej nie trafiliśmy. I do tego jeszcze mega paczuszkę z 30 kartami, ale nie tylko piłkarzy, bo i inny rodzaj również kart tutaj znajdziemy. Ale czy będą ekrany? Mamy ekrany z Brazylii, lewy obrońca i to będzie Alex Telles, 8-4 overall, całkiem przyjemnie, jak na mega paczuszkę. Pozostałe paczki, tak jak wspomniałem wcześniej, zostawiamy sobie na oczywiście tocy. Dwie kondycje jeszcze, nawet trzy, więc super sprawa. No i dobra, na razie to tyle z openingów. Trzymajcie się mordeczki, zostawcie kciuka w górę i oczywiście subika na moim kanale, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Na razie. Dobra, to co najpierw robić? Tą paczkę rzadkich piłkarzy jakimiś srebrnymi kartami po prostu na przypalec? Nie, no chyba Rodrygo najpierw, co? Ale może zanim jeszcze to wszystko, to... mamy tutaj jeszcze cztery paczuszki niewymienne za Division Rivals, więc no kto wie, może jakieś fajne karty niewymienne nam się trafią. Zobaczmy, pierwsza paczuszka i mamy walkout od razu. Zobaczmy, co to będzie, co tu się dzieje. To jest kto to jest? Aha, Huntelaar, Man of the Match. Krajowy zawodnik meczu. De Ligt oprócz niego. Spoko. Savić. Jeszcze trzy paczuszki. No może najpierw otworzymy teraz te paczki rzadkich piłkarzy Electrum. To będziemy mieć 6 złotych, 6 srebrnych. Okej, okay, tym razem już bez walkoutu. No ale było... było ciekawie. Myślałem, powiem szczerze, że to będzie ciekawsza karta niż Huntelaar. I nie wiem, co z nim zrobić. No nie wiem, co zrobić z takim klasem mianem Huntelaar, nie? Dobra, tych srebrniaków na pewno wykorzystamy do wyzwania. Dobra, jeszcze jedna paczka rzadkich piłkarzy Electrum, zobaczmy. No, znowu bez walkoutu. Ale co nam tutaj przyniesie los? Jest karta Team of the Week. Brazylijczyk to będzie z Galatasaray. Fernando. Fajnie. Dobrze się układają te paczki za Division Rivals. I teraz karta Team of the Week. Jak możemy go tego z kolei wykorzystać? Fernando, ja już wiem, jak możemy wykorzystać. Możemy kupić Onyekuru na lewe skrzydło. Ile trafionych toców? Na razie bez trafów. A może w tej paczuszce zobaczmy. Ostatnia paczka za 50k bez walkoutu. Ale mamy, nawet nie, ekranów nie mamy. Mamy dla niego Alvesa. Spoko. Okej. Richarlison. Dobra, robimy na razie Onanę po prostu. Robimy Onanę. Co to był? Zawodowiec, tak? Squad Battles. Na zawodowcu. Bardzo proszę. Muszę asystować piłkarzami z Eredivisie, czyli chłopaki muszą sobie tam pocisnąć. Tam im jeszcze kondycję. To lecimy w takim razie. Zobaczymy, czy wykonamy to w jeden mecz, czy w dwa. Kiedy Food Champions? No, wieczorkiem myślę. Dobra, jest pierwsza asysta, bo tam chyba Ziyech asystował, dobrze mówię?
Ej. No dobra, to chyba jesteśmy w stanie zrobić dość szybko. Dobra. O nie! Przecież ja tu nie asystowałem z Jechem. To była asysta ze skrzydła kogoś innego. Powinno być dobrze. Dobra, mamy 3. Mamy 3 w 16 minucie spotkania. Dobra, mamy 4. No, przynajmniej coś takiego strzela. Neres. No, faktycznie, ten bramkarz nic nie robi. Dobra, teraz już była asysta Tadicia. Hendersona. Hendersowicia, cyk. I Ziyech musi strzelić. Brawo. No i to co na ne bierzemy? 8-8. 90. Wygląda lepiej niż mój Dmitrowicz, no ale czy nim grać? To jest jeszcze zagwozdka. No dobra, zagrajmy sobie jakiś meczek, kurde, online. Szkoda, że nie Foot Champions, ale trudno. Ja już mogę sobie tu wziąć kwalifikacje w sumie. I robimy wyzwanie o Rodriego, który wejdzie do podstawowego składu za Fabinho. Jeszcze 6 gola Hiszpanem w tych wygranych. No, Pride of Reims. Mina! Jest gol na 1-0. W ogóle nie wiem, co gościu robił w obronie, że stał tak, tak pasywnie, jakby przez chwilę pada odłożył. Dobra, piłka do Minutkowicza Savicia. Słupek? Jest gol! Już myślałem, że... O! Przeniknął przez siatkę jeszcze. Brawo, ależ znalazłem tego Savicia tutaj. I jest 3-0. O, nie zdążyłem nic zrobić. No i co, trzeba teraz wbić rangę pierwszą w Squad Battles, odebrać 2 paki za 125k. Zobaczmy, czy to wyzwanie się robi, czy się nie robi, czy co z tym wyzwaniem się dzieje. Robi się. No to spoko, to gramy dalej. O, jakiś kolejny piłkarz strzel. Chyba Chiellini pewnie. Nie, Dawid Neres. Tutaj jeszcze będziemy mieć nie najgorszy budżet. Ach, Werner tym razem, udanie. Vasquez teraz. Vasquez i Mina dobija ten strzał. O Hiszpanach oczywiście. Collins i jest gol na 2-1. I niestety 2-2, Raul. W obronie, dziura w obronie i... Jest gol na 2-3. Koniec. Ja pierdziele, jak można było taki mecz przegrać? Tym razem musimy dać radę. Tym razem musimy dać radę. I jest 1-0. Gol Lukasa Vasqueza. Bardzo dobrze. Teraz to się zaczęło. Collins! Ależ nawinął Ramosa. No ten zwód. Zobaczcie. To był zwykły balans ciała, ale nawinięcie Ramosa było najpiękniejsze w tej akcji. Teraz Dawid Villa. Dawid Villa, no ależ tutaj porobił moich obrońców. Dawid Villa. Na 2-2. Ależ to się szybko odwróciło. Cała pierwsza połowa była pod naszą kontrolą. Collins! I gol! Casillas się myli. Dobre zagranie w pole karne. Ambaluta zrobił całą robotę. Wycofał do Fabinho. Jasne od Fabinho. Ramos też pomógł, bo odbitka od Ramosa. Dobra, koniec.
Przeciwnik sam to wybił. Więc zrobiliśmy drugi mecz o Rodrigo, o Rodriego właściwie. Gościu ma Hiszpana? Nie, czyli nie robi tego wyzwania. Okej. Okay. Ojojoj, to będzie wrzutka i to jest gol Pajeta. Nie wiem, gdzie się podziała moja obrona, ale... Nie ma gdzie tutaj trochę zagrać, ale teraz Savić, Savić, ależ odnaleziona uliczka do Savicia. I mamy 1-1. I Rabiot po raz kolejny z głowy. Nie mam, nie wiem. I jest 2-2, ależ teraz sklepali to Savić z miną. Jest 3-2, no cały czas doganiamy, ale nie możemy przegonić, a cały czas tracimy gola. Vázquez, jest 3-3. Collins. Collins! Ależ się zostawił i obrońca nic nie mógł zrobić. I w końcu złapaliśmy przeciwnika i też wyszliśmy na prowadzenie. Przed Sidwą, dokładnie. Baluta. Jeden dobry dragback. A też w ogóle jaką akcję zrobił Collins, jak on wyprzedził Silvę. Thiago Silvę. A jeszcze Collins. Collins! Collins już pewnie wykańcza i jest jednak 6-3. Mimo, że przegrywaliśmy 3-2. Nawet trochę mam też monet uzbieranych. O, Todd Stoyle, Taylor zrobiony. Fajnie, czyli mam drugiego Todca. Taylor. Proszę bardzo. Taki na zmiany pewnie by się nadał. O, wysoki. 188. Ciekawy może też być. No i to by było na tyle z dzisiejszego odcinka Road to Glory. Pamiętajcie oczywiście, żeby subskrybować mój kanał, bo wleci w tym tygodniu sporo materiałów, zarówno opening z Totsami z Premier League, jak i relacja z Food Champions, gdzie udało mi się wbić, no właśnie, top 100, równo setne miejsce na Xboxie. Także trzymajcie się i dobrego dnia.